Tak szybciutko nagrywam. Dzisiaj jedziemy z Borysem do fryzjera. Tym razem Emil go nie będzie obcinać, bo ma już długie, tak długie włosy, a on sobie wymyślił jakąś tam fryzurę. Nie wiem, czy się sprawdzi. Jakby co, to po prostu zrobimy na króciutko. Ale to on zadecyduje, także jak będzie chciał być obcięty, tak będzie. Byliśmy oglądać sprzęt do kuchni, wczoraj też byliśmy, dzisiaj też. Niestety nie dobraliśmy, nie było takich rzeczy, jakie chcieliśmy. Musimy jeszcze pooglądać sobie na internecie, ale to nie ma to jak oglądać w internecie, tak samo jak tam u sprzedawców. Bo tak naprawdę trzeba zobaczyć, dotknąć, otworzyć. No i wiadomo, że to jest zupełnie inaczej przez internet, a inaczej, jak już mówię, można to dotknąć i sobie sprawdzić. Dobra, już jedziemy. Ja Emila podrzucam. Czekaj, już się otwieram. Podrzucam Emila do... Jeszcze jest zamknięte? O, źle nadusiłam. Na budowę. Emil będzie szlifować dalej. Ja do niego dołączę. Czekajcie, bo ja i kawa i to. I wiatrzysko jest dzisiaj i odwilż i wszystko. Na raz. O, ale trzasłam. Magda, idziemy. Proszę. Ja po prostu jak się wyrobię, to do Emila dotrę na budowę. Emil, przytrzymaj chwileczkę, jakbyś mógł. Dobra. Może jak będziesz nagrywać, to nagrywaj jak się nie ten. Tylko normalnie, bo zobacz, ludzie czekają, a ty się zapinasz w pasy i... Dobrze. Tak, idziemy. Emil jedzie na budowę. A ja... Skoczę z Borysem i pojadę mu pomóc. Nie wiem... Tak, jest tam do zrobienia jeszcze garderoba i Borysa pokój. Ja gąbeczką będę narożniki szlifować, skrobać, ścierać. No i tak to u nas wygląda. Ale jadę szybko, jeszcze mówię, najpierw zrzucić. No, także widzimy się u fryzjera. Postaram się włączyć kamerkę i pokazać, jak tam jest ścinany. I oczywiście usługa, ile będzie kosztować, też wam powiem. My już po fryzjerze. Borys, pokaż się, jak ładnie wyglądasz. No pokaż. O, w lustrze. Jest? Jest nowy chłopak. Nie jestem. Twarz widać z oczu. Jeśli będę nowy chłopak, no to będę mieć jeden miesiąc. Ale ładnie tak wyglądasz. Czy jeden? No dobra, to my uciekamy, bo Emil już do mnie wydzwania. Już tego nie ma. Muszę tam lecieć do domu, bo nie zabrał gąbek i uciekamy. Za usługę, za fryzjera, jeszcze tutaj wam powiem, płaciłam 40 zł. No i to na tyle. Ja uciekam, bo już muszę iść się przebrać i iść pracować. Dzień dobry moi widzowie, kochani. Dawno mnie nie było, ale mówiłam, że nie zawsze będę nagrywać, ponieważ osoby, które oglądają mojego męża, wiedzą, co robimy. No i nie będę się powtarzać to samo, co mój mąż, ale tak właśnie chciałam powiedzieć do tych osób, które nie oglądają mojego męża, a oglądają tylko mnie. To nie ma takich. Nie ma takich? O, odezwał się. Na pewno ktoś tam jest. No to tak tylko wam powiem, co się u nas działo. No działo się tyle, że pojechaliśmy w jeden dzień po kuchnię, znaczy po sprzęt do kuchni. Udało nam się kupić. Sprzęt przyjedzie pod koniec tego miesiąca, więc musimy z garażu wszystko usunąć, żeby mieć miejsce. Gdzie go wstawić.
co jeszcze? W międzyczasie robiliśmy, szlifowaliśmy, Emil szlifował. Żyrafa okazała się bardzo ciężka, ponieważ wiecie, tak jak patrzyłam się, jak mój mąż robi, szlifuje, wydawało mi się, że to wcale nie jest takie ciężkie. Ja no, nie wzięłam się za to, ponieważ nie chciałabym zepsuć lub jakieś dziury zrobić tym, tą żyrafą. No i, ale miałam okazję ją trzymać, podawać, no i czułam ten ciężar, że naprawdę jest ciężka. No to teraz wiem, że takie wymachiwanie do góry tą żyrafą, jeżdżenie po tym suficie, po tych skosach, po ścianach, no to dało tutaj w kość pewnie mojemu mężowi, chociaż jak to Emil, on nie powie, że jest ciężko czy coś. No dobra. On jest silny. O, jeszcze Borysek z nami jedzie oczywiście. No to tak, zrobiliśmy. Ja oczywiście też swój udział w tym szlifowaniu miałam. Gąbeczkami szlifowałam, czy ścierałam narożniki. Narożniki, oczywiście pomoc też tutaj Emil mi pomagał. A ja z kolei, ale też dawałam radę, chociaż tam na Emila filmikach chwilami to już mówię, już mam tego dosyć, tego kurzu, pyłu, tego brudu, po prostu pyliło się, mimo tego, że był odkurzacz, to chwilami było spoko, że w miarę tego kurzu tak się nie unosił, ale czasami to po prostu jak Emil właśnie odwracał żyrafę i klepał w tą żyrafę, żeby ten kurz... Żyrafa? No to co? To taka maszyna, Borysek, wiesz? Taka z takim kukiem, widzisz, ty nie przyszedłeś? To nie wiesz, co było robione. Dobra, to tak, no i właśnie jak uderzał w tą maszynę po prostu, żeby oczepać, to po prostu kurzyło się niesamowicie, wszędzie miałam ten kurz. Wyszliśmy z tego, ja jestem zadowolona. Wiadomo, że jeszcze mnóstwo pracy jest przed nami, ale światełko w tunelu gdzieś tam widać już. Dobrze, co jeszcze? Oczywiście chciałam wam powiedzieć, że nareszcie kafelki zostały, gres został kupiony, zakupiony. Znaleźliśmy kolor. Oczywiście to nie jest, to nie było w markecie, ponieważ w marketach jak byliśmy, a byliśmy jeszcze w tamtym roku i w tym roku i nie było takiego, który chcieliśmy. Tutaj nie był 100% również taki, jaki chcieliśmy, ale najbardziej zbliżony do koloru, który poszukiwaliśmy. Udało się, płytki są zakupione, również przyjadą niebawem do nas. Co jeszcze? Dzisiaj jedziemy, a nie, wczoraj jeszcze tak powiem, no bo mówię, nie każdy może ogląda tutaj Emila, więc ja też powiem tutaj, wczoraj robiliśmy, co my kładliśmy? Grunt kładliśmy, cały dom położyliśmy, czyli cała góra, cały dół jest zagruntowany. Powiem wam, że Emil kupił takie wałki, no i naprawdę fajne. Ja miałam tego krótszego, co on tam wtedy pomyłkę zrobił, tak? To było to wtedy, tak, nie? Ale to kij, a nie wałki. Kij, no to akurat kij. Miałam krótszy, Emil miał dłuższy, ale dawałam radę i w dwójkę naprawdę szybko i sprawnie nam to poszło. Wiem, że to wcale nie jest jakaś tam filozofia, ale ja to pierwszy raz robiłam, więc dla mnie to jest jakieś nowe doświadczenie. I nie tylko to, bo przy tej budowie mnóstwo rzeczy się nauczyłam, a na pewno no, dużo, dużo po prostu widziałam, o tak. No i zrobiliśmy to i dzisiaj jedziemy po farbę, ponieważ ściany na pewno już wyschły, osuszacze mamy włączone, gdzie powiem wam, że nie wiem, czy dużo zebrały, bo nie byliśmy jeszcze sprawdzić po całej nocy,
ale niedługo pojedziemy i no i wchodzi wtedy, będziemy zaczynać malowanie. Nareszcie. Ściany będą białe. Ja myślałam o jednej ścianie, żeby może nie w każdym pokoju, ale żeby gdzieś na pewno u Borysa. Chciałam też w salonie zrobić też ciemną, grafitową, szarą, taką ciemniejszą po prostu. Nie wiem, na dzień dzisiejszy raczej będą one białe. Bo to jeszcze mówię, zobaczymy jak podłoga wejdzie i w ogóle, także podłoga jest antracytowa, więc jest ciemna. Taką właśnie chcieliśmy. No dobra, to tak ode mnie na tyle. My jedziemy, tak jak powiedziałam, po te farby. Mamy farby jedne, ale nie starczą nam na cały dom, więc tamte farby użyjemy na górę, a na sam dół użyjemy inne. Jeszcze podjadę na chwileczkę do sklepu obuwniczego, ponieważ Borysowi muszę jakieś buty kupić, Adidasy, żeby takie w miarę szybko miał do ściągania na WF, bo wiadomo, że jak są sznurowadła, to troszeczkę dłużej mu to schodzi, chociaż jak będą niskie, bo teraz ma troszeczkę wyższe. No właśnie, że wszyscy już wyszli, a Borys jeszcze tam się męczy, ponieważ on ma takie zakostkę buty właśnie na sznurówkę. No i na sznurowadła i po prostu wiązane, o, na sznurowadła, wiązane takie buciki i jest mu gorzej, ale może jak będą takie też właśnie Adidasy czy coś, bo on pod zimówki niekoniecznie, nóżka, idzie do szkoły, to jest ciepło, także no teraz nawet też jest ciepło na dworzu, więc jakichś takich zimowych nie potrzebował. Miał śniegowce, jak był śnieg, jak wyszedł na dwór, także tak to wyglądało. Ja jeszcze na chwileczkę się odezwę, czy w ogóle coś kupiliśmy w sklepie. Jedziemy tylko do jedynego sklepu, bo Borys jest przed szkołą. A zresztą on nie lubi też chodzić na te zakupy, tak żeby go wyciągnąć, to jest ciężko. Nie lubi łazić, przymierzać, ewentualnie jeszcze pojedzie, jak jest gdzieś tam McDonald's do zjedzenia, ale niestety tutaj nie ma, więc będę za jakiś czas się z nim gdzieś wybiorę na pewno. Dobra, no teraz nie ma tutaj w tym sklepie. To tak na tyle ode mnie. Dawno właśnie mówię, się nie odzywałam, ale taką szybką relację tutaj wam powiedziałam, co robiłam przez ten czas, a więcej możecie oglądać u mojego męża. Emil, koszty budowy. To się żegnam na ten moment. My już jesteśmy po zakupach, udały się, buty zostały kupione, farba też jest kupiona. Zaraz wam powiem tutaj. Kupiłam Borysowi takie buciki Skechers, rozmiar 37 już, zapłaciłam 199 zł, ale Emil tutaj założył kartę Deutschmana, ponieważ dla, ja też mam taką kartę i mi nic nie przysługuje, a że dla nowej osoby, która jest w tym klubie, przysługuje 10% zniżki, więc zapłaciłam za nie 180 zł bez jednego grosza. Już taka bieda, że trzeba walczyć o 20-10 zł nawet, bo no. W Polsce to normalnie tak drogo jest, że szok. Buty dla dziecka za 200 zł. No tak, ale to już jest rozmiar, powiedzą ci, że to już jest młodzieżówka, bo to jest 37. Ale ja cały czas porównuję to za granicą. Ale oczywiście ja byłam jeszcze w dziecięcym dziale, gdzie mają takie rozmiary do 38, do takiego rozmiaru. No ale dobra, Borysek masz, bo ja tutaj ci wyciągnąłem, trzymaj. O. No to my uciekamy dalej do pracy, bo musimy malować ściany i sufity. Nie wiem, jak to mi wyjdzie. Nigdy nie malowałam, to będzie też pierwszy mój raz. Emil wcześniej już malował dom w Anglii. Ale pistoletem. No trochę pistoletem, bo nie cały robiłeś. Cały pistoletem, tak? Zalałem go. No tak, no to pamiętam, ale dół chyba już nie, nie? Nie wiem. No. Korytarz to pamiętam. No, a my dzisiaj będziemy się... Mamy 120 litrów w bagażniku, lepiej żeby nikt w nas nie uderzył, bo samochód będzie do wyrzucenia jako śmietnik, jak te farby się otworzą. No, także jedziemy ostrożnie. No i uciekamy, bo czeka nas właśnie, mówię, malowanie, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jeszcze do kebabowni muszę skoczyć po jakieś rollo, bo normalnie... Zaraz z głodu padnę. No, Emila już się, jak to się mówi. Dobra, to jeszcze jedziemy po jedzenie.